No ale jeżeli pełno jest, wiesz, lichwiarskich pożyczek, takich jak Frizzel, co jedna to jakaś Żyduba, wiesz, dzwoni, dzwoni, one dzwonią. Jedna R mówi, druga R, jakiś syn, czy ojciec, czy to, R, wszystko jakby jedna i ta sama rodzina. No niech jadą sobie do Izraela z powrotem, może do Ameryki, gdzie zarobią. Przecież tutaj w Polsce nie można oszukiwać Polaków. Na lichwę, nieważne. Męczą psychologicznie. Męczą lichwiarze psychicznie. Dobrze powiedział Ziobro, że będzie walczył też z mafiami firm windykacyjnych, z windykacjami. Bardzo dobrze Ziobro powiedział. Brawo dla Ziobro, bo oni, wiesz, mówią, żeby Ziobro odszedł. Wiesz, jak on miał walczyć z tymi lichwiarzami. Niech walczy do końca właśnie, że Ziobro ma pracę i on ma serce dla sprawiedliwości i łeby do tego. No to więc, no wiesz, ale wnuki tych likwiarzy, tych komuchów, tych wszelkich dziadów, co rozkradli Polskę na, wiesz, miliardy i jeszcze w duchy teraz nie chcą wierzyć, a muszą, po prostu muszą.